Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ostatnio latałem dosyć dużo, w ostatnim tygodniu właściwie codziennie, dlatego że pogoda dość ładnie nam sprzyjała. I dzisiaj trochę chciałem porozmawiać z wami na temat tego, jak sprawuje się DJI O3 Air Unit i jakie mam wnioski odnośnie nagrywania na GoPro i postprodukcji. Ostatnio przesiadłem się też na DaVinci Resolve, jest to dla mnie spore wyzwanie, ale już staram się codziennie troszeczkę ogarnąć. Już jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o pracę i głównie przyzwyczaiłem się do pracy w zakładce CAD, jeżeli chodzi o DaVinci Resolve, i to idzie naprawdę całkiem nieźle. Dodatkowo zainwestowałem w dwa kolejne drony, to wam powiem na końcu, jak to wygląda, ale główną część tego vloga, czy tego mojego przeglądu tygodnia, to chciałem poświęcić właśnie na DJI O3 Air Unit. Jest to bardzo fajna kamera, która daje nam takie możliwości, że nie musimy latać z niczym ciężkim, latając FPV na cyfrze, i to wygląda naprawdę coraz lepiej. Te ujęcia, które tutaj widzicie, one są niestabilizowane w ogóle i to są ujęcia wykonane w szerokim kącie polu widzenia i mamy tutaj 50 klatek na sekundę, filtr ND16, to jest 4K i mamy tutaj ISO ograniczone do 400 i to są wszystkie ustawienia, jakie mniej więcej robiłem w tym zakresie, bez stabilizacji nagrywałem. To, o czym mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o DJI Air Unit O3, w wielu przypadkach on zdecydowanie wystarcza, jeżeli nagrywamy na social media, czy do takich celów, można powiedzieć, szybkich, takich jak Facebook, czy Instagram, czy TikTok, nie potrzebujemy nic więcej, a jednocześnie cenimy sobie wagę samego drona, to faktycznie tutaj dużo nam daje ten DJI O3 Air Unit. Pod kątem samego pilotażu, nawet jeżeli nosimy GoPro, to mogę powiedzieć, że jakość w goglach, ja mam gogle DJI te FPV V2, czyli nie mam tych mniejszych, tylko te duże V2 i jestem z nich bardzo zadowolony. To, o czym mogę powiedzieć tutaj, to na pewno ta kamera nieco przepala, ma tendencję do przepałów, to jest zresztą widoczne na wektroskopie na waveform tutaj powyżej. Te przepały się pojawiają pomimo filterka ND16 i to, co ma też ciekawego, dosyć mocno dzieli nam, wpadają nam w cienie część detali, a część jest prześwietlonych, więc to są dwie takie tendencje, które są charakterystyczne dla tej kamery. Ja tu robiłem następną próbę, bardzo ciekawą, a mianowicie tutaj miałem kilka ujęć, gdzie starałem się różne parametry właśnie przedstawić. Już zobaczymy, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te parametry, które mamy. Ale tutaj jeszcze wziąłem do porównania ujęcia z GoPro. GoPro inaczej rozkłada się światło. Nie wpada nam tak bardzo mocno w cienie. Te ujęcia nie wpadają. Ja nagrywam zwykle w flat, czyli nie w tych kolorach natywnych GoPro, tylko w kolorze płaskim i dopiero lekko podciągam kolory w postprodukcji. Na pewno GoPro uśrednia nam wiele rzeczy, czyli w tych mid-tones lepiej nam leży. Natomiast kamera DJI O3 Air Unit, ona ucieka nam albo w cienie, albo w prześwietlenia, co jest charakterystyczne, tworzy taką dziurę w środku rozkładu światła. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, to co jest ciekawe, że tutaj w DJI O3 Air Unit mamy współczynnik proporcji 16:9. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo wiele kamer już nam oferuje 4:3. Tu jeżeli zejdziemy z rozdzielczością do 2.7K, możemy faktycznie uzyskać współczynnik proporcji 4:3. Wielu pilotów lubi latać i preferuje
latanie właśnie w podglądzie 4/3. Wiadomym jest też, że nie mamy dźwięku i to jest niestety pewien ból ze względu na to, że wiele osób też lubi słyszeć swoje silniki. Jak analizują nagrania ze swoich przelotów, to uwielbiają słyszeć, jak te silniki pracowały, czy ładnie rozkładali, pracowali na throttle, na przepustnicy, czy jednak było za mocno tam, czy jednak nie dogazowali tego drążka i tak dalej. Więc pod tym względem niestety no, jest ból taki, że nie mamy mikrofonu do dyspozycji. I o tym trzeba powiedzieć, że wyraźnie, prawda? Ujęcia z GoPro pokazują nam więcej detali także w cieniach. Tutaj, jeżeli chodzi o Air Unit O3, widać wyraźnie, że nam giną te ujęcia, a jeżeli chodzi o cienie, te detale, i to jest dość ważne. Przy następnej sesji, którą robiłem, tutaj starałem się uzyskać regułę 180 stopni. Przy tej sesji latałem tylko i wyłącznie bez kamery GoPro, czyli latałem tylko i wyłącznie na DJI Air Unit O3 jako głównej kamerze. I widać, że czas naświetlania jest tak długi, bo tutaj ograniczyłem ISO do 400, jak pamiętam. Nie, do setki bodajże. Do setki lub dwusetki nawet, przepraszam, ale nie zapamiętałem dokładnie. Natomiast jest to filtr ND32 i widać, że on jest za mocny, bo nam bardzo wpadają te ujęcia w cienie. Natomiast niebo posiada detale, co ciekawe, chociaż pomimo tego zwróćcie uwagę, że prześwietlają się detale pomimo filtra tak mocnego. Więc to, co powiedziałem, mocno nam wpadają zarówno w cienie ujęcia, jak i w prześwietlenia. Jest to kontrastowy obraz. Ale pomimo swoich wad, w wielu przypadkach możemy wykorzystać te ujęcia, dlatego że masa jest kluczowa i też to fakt, że nie musimy narażać na siebie na utratę kamery GoPro lub na rozbicie w wielu przypadkach, jeżeli latamy na przykład pod bandą albo bardzo małymi kładami, które nie uniosą GoPro. Czy istnieje ryzyko takie, że zniszczymy kamerę dodatkową? To DJI O3 Air Unit jest naprawdę fantastyczny. To, o czym mogę jeszcze powiedzieć, zasięg jest całkiem dobry i niewiele jest takich przypadków, bo ja tutaj latałem nawet, mogę powiedzieć, że na tej solidnej granicy 500 metrów dozwolonych, a więc sami możecie ocenić, jakie to są odległości w jedną i w drugą stronę. I naprawdę dobrze daje radę pod kątem zasięgu. Ja latam na Crossfire, ale wizja jest właśnie z tej kamery. I to jest to. Czyli tutaj mieliśmy ujęcia niedoświetlone całkiem, natomiast tutaj starałem się już dobrać tak filterek, żebyśmy tą regułę 180 stopni zachowali. I to jest filtr ND16 przy 50 klatkach na sekundę i 1/100 sekundy, jeżeli chodzi o czas naświetlania. Widać, że wpada nam w prześwietlenia mocno niebo, a ekspozycja w cieniach i w midtonach rozkłada się w miarę poprawnie. Ja tutaj nic nie robiłem przy tych klipach, żadnej postprodukcji, żadnej stabilizacji. Jest dokładnie to, co uzyskaliśmy prosto z dysku naszego Air Unitu. Ograniczenie 20 MB nie jest takie dokuczliwe jak w przypadku kamery DJI Action 2, ze względu na fakt, że tutaj mamy też gniazdo pa karty pamięci, mamy slot karty pamięci, więc możemy zastosować nawet całkiem sporą kartę i dzięki temu wszystko nam się zachowuje na dysku. To wygląda super. Warto też sobie dublować oczywiście ujęcia, gdybyśmy stracili drona i całą kolekcję kilkuset gigabajtów, no to byłby faktycznie ból. Podnosiłem się, żeby sprawdzić, jak wygląda ten sygnał, i opuszczałem tutaj na tych ujęciach stopniowo. Patrzyłem, jak wyglądało to, jeżeli chodzi o pilotaż. I z filtrem ND32, ja nie wiem tak naprawdę, słuchajcie, do czego jest ten filtr ND32, bo już nie widać w ogóle detali, też w goglach, a pod tym względem jest słabo. Natomiast cała idea tego, żeby mieć jedną kamerę na pokładzie, nie jest wcale zła. Na razie te warunki cenowe. Może tego nie będziemy tak bardzo poruszać, ale cena jest dość spora, bo za tą kwotę można kupić spokojnie dwie kamery Hero 6, czy na pewno można kupić solidną kamerę typu 8 czy Action za cenę Air Unitu, więc to jest droga zabawka. Natomiast
rozpatrujemy bardziej pod kątem użyteczności i przydatności, jeżeli chodzi o tą kamerę, i mogę powiedzieć, że dość dobrze się sprawdza i coraz więcej ludzi się przekonuje do tego. Ja będę miał już w tej chwili Awatę, dwa Air Unity O3, które kupiłem osobno, ale też zamówiłem ostatnio drona Flywoo Long Range 4-calowego Explorer i on też już będzie zaopatrzony w DJI Air Unity O3. I to, co jest też kapitalne, że tutaj mając kontroler, ten na przykład z DJI FPV, ten szary Remote Controller V2, można, słuchajcie, też są kolejne wnioski, można pilotować bez dodatkowych osprzętów. Nie trzeba dokupić Crossfire czy radia typu Tango dodatkowego, bo można sterować z tego, co mamy. Czyli jeżeli ktoś ma w tej chwili Awatę z normalnym kontrolerem lub jeżeli ktoś posiada DJI FPV tego drona, to może sobie dokupić kłada takiego, jak na przykład w tej chwili jest Cinebot 30 na O3, albo podobny Nazgula 5 też na O3, czy Flywoo Explorer, i może sobie latać bezpośrednio z tego kontrolera. Można to spokojnie skonfigurować w poszczególne klawisze w Betaflight. I jest sporo już tutoriali, ludzie to robią, głównie Amerykanie, i to im wychodzi jak najbardziej. Także słuchajcie, reasumując, jeżeli chodzi o przydatność tego Air Unity, on całkiem fajnie działa, jeżeli komuś nie przeszkadza latanie przede wszystkim we współczynniku 16:9. Druga sprawa, jeżeli komuś nie przeszkadza brak dźwięku, śmigła w planie przy ramie X, tak jak ja mam, ale jeżeli mamy ramę dead cat, czyli z rozszerzonymi ramionami z przodu przynajmniej, to wiadomo, że nie będzie tych śmigieł w planie i tutaj można to też spokojnie ogarnąć i sobie z tym poradzić, więc to nie jest też taka trudność. Air Unity jest troszeczkę większy i kamera jest większa i sama jednostka, sam nadajnik, więc pod tym względem nie wszystkie ramy się nadają i trzeba je adaptować. Ja akurat kupiłem na przykład Shockera, ściągnąłem go z Francji i dopiero po jakimś czasie pojawiły się adaptery na O3, ale nie ma ich w Europie w ogóle, natomiast ściągnięcie ze Stanów to jest wydatek w tej chwili samego adapterka, to jest wydatek około $80, więc widać, że pewne rzeczy jednak tutaj DJI skomplikowało i to jest normalne. Tutaj jeszcze chciałem, żebyśmy popatrzyli sobie, jak wyglądają poszczególne ujęcia przy konkretnych ustawieniach. Tutaj też był filterek ND16 i reguła 180 stopni. Bardzo ładnie wyglądają te ujęcia. W pełnym świetle oczywiście tendencja do prześwietlania jest. I co ciekawe, próbowałem różnych ustawień, słuchajcie, i faktycznie tylko w przypadku filtra ND32, gdzie ginęły nam zupełnie detale w cieniach, nie było tendencji do prześwietlania nieba. Czyli Air Unity O3 w takich chwilach, czy przy takich warunkach, kiedy mamy nisko słońce, on ma tendencję do prześwietlania i to dosyć znacznego, bo tutaj widać, jaka część planu jest prześwietlona. Widać, że chmurki praktycznie pozbawione są detali, te większe, tam gdzie świeci słońce. Więc to są takie doświadczenia, które miałem ostatnio. Próbowałem też trochę Hero 11 i 10 przy różnych ustawieniach i przy różnych, tutaj oprócz ustawień, jeszcze współczynniki, proporcji i stabilizacje. To, o czym chciałem wam powiedzieć, ta aplikacja GoPro Player z dodatkiem Real Steady umożliwia nam już stabilizację i też renderowanie do różnych współczynników proporcji. Ja ostatnio renderowałem i do współczynnika pionowego, czyli 9:16, i też do kwadratowego, czyli mieliśmy 1:1. Też panoramiczny starałem się uzyskać, żeby sprawdzić, jak to wygląda, i do tego jeszcze oczywiście klasyczne 16:9, więc te możliwości się na pewno poprawiły, bo wiele osób, korzystając z kamer GoPro, miało taką sytuację, że obcinali z 4:3 podczas stabilizacji w Real Steady do 16:9, a następnie, żeby uzyskać widok na Instagram, czyli 9:16, znowu trzeba było kropce stosować i kadrować, i to faktycznie było bardzo niekorzystnie. W tej chwili wygląda to troszkę lepiej i poprawiło się na pewno z Real Steady pod tym względem. Ja jestem zadowolony, tym bardziej, że możemy też ProRes i krótkie filmy, które nie zajmują dużo miejsca, można wyeksportować też, jeżeli chodzi o ProRes,
i fajnie się pracuje. Na króciutkich takich klipach nie zajmują bardzo dużo miejsca, a jednocześnie edycja jest naprawdę przyjemna. No i sporo takich tego typu ciekawostek. Sprawdzałem jeszcze kamery GoPro ostatnio pod kątem słabszych warunków oświetleniowych, ale też DJI Air Unit O3 pod kątem słabszych warunków oświetleniowych. I to, co muszę wam powiedzieć, że tak, przede wszystkim niestety ten moduł, ten nadajnik, on się nie nadaje do słabego światła ujęć wieczornych i tutaj należałoby już zastosować takie tematy jak na przykład kamerę Kadex Polar, bo ja mam Kadex Polar na Shockerze i sprawdza mi się w warunkach wieczornych idealnie, lepiej nagrywa niż GoPro. Natomiast jeżeli chodzi o 3 Air Unit, ja miałem ograniczenie w ustawieniach do 400, później podniosłem na 800 ISO i nadal nie widać było praktycznie nic. Dopiero jak uwolniłem ISO i wszedł ten Air Unit na maksymalną wartość ISO, było cokolwiek widać, ale ziarno było w goglach niesamowite i latałem dosłownie minutę czy dwie, żeby sprawdzić te ujęcia pod kątem przydatności i mogę powiedzieć, że niestety, jeżeli mamy taką sytuację, że nastawiamy się na ujęcia FPV wieczorne, to trzeba korzystać z klasycznej kamery, tej z Air Unitu, klasycznego DJI, tej szarej kostki z czarnym obiektywem lub też właśnie z Kadex Polar. Pod tym względem tak to wygląda. Jeżeli chodzi o modele samych kamer GoPro, ja uważam, że jednak szóstka robi niesamowitą robotę. Nie wiem, na czym to polega. Może na tym, że tutaj nie znamy dokładnie rozmiarów pikseli w kamerach poszczególnych modelach GoPro, ale ja mam wrażenie, że szóstka, która miała małą rozdzielczość, bo tam jest 2,7K dla tych współczynników, które zwykle stosujemy, czyli dla 4/3. I tutaj niestety szóstka wygląda najlepiej. Ostatnio robiłem taką sesję, właściwie dwie lub trzy wieczorne i jestem najbardziej zadowolony właśnie z kamery Hero 6 pod kątem ujęć wieczornych, więc takie są tutaj. No, ósemka jeszcze w miarę się sprawowała, ale dziesiątka, jedenastka słabiutko. Może pod kątem rozdzielczości, no bo faktycznie tam jest wyżyłowana ta rozdzielczość na 5-3K, więc wiadomo, że piksele są malusieńkie i tak to wygląda, to jest taki trend. Na pożegnanie chciałem wam powiedzieć, że zainwestowałem znowu w dwa kolejne drony, więc rozwija się stajnia dość mocno. Ostatnio zainwestowałem w Shockera, ale to już pominę, bo zbudowałem go i całkiem dobrze się sprawuje. Jest malutki, można nim latać też blisko ludzi, nawet w mieście on nie przeszkadza ludziom, co na FPV i na freestyle FPV jest rzadkością, jeżeli mówimy o pełnowymiarowych i takich, które noszą GoPro. Natomiast zainwestowałem, idąc tą drogą w następny czterocalowy model, a mianowicie FlyWoo Explorer. Powinienem na dniach mieć, bo wysłali mi go z FlyWoo bezpośrednio poprzez DHL, szybką wysyłkę. Więc 2-3-4 dni, podejrzewam, że na koniec tygodnia powinien się znaleźć. Natomiast też zainwestowałem w złożenie Apexa. Ramę miałem już od dawna, może ze 2 lata u mnie leżała. Miałem trochę części, dokupiłem co nieco i poprosiłem Dominika, żeby w wolnej chwili mi z Drone Experta złożył tego Apexa i fajnie to wyszło. Jestem mu bardzo wdzięczny za tę pomoc i myślę, że ten dron jeszcze wielokrotnie będzie występował w moich vlogach. Dzięki wam za uwagę, no to jest takie streszczenie całego tygodnia. Tak jak powiedziałem, nie byłem w stanie osobnego odcinka do każdej sesji dograć, ale przynajmniej to, co byłem w stanie na bieżąco wam przekazać, te doświadczenia, to na pewno znaleźliście dzisiaj w tym moim odcinku. Pracuję intensywnie też nad DaVinci Resolve. Chciałbym się wyszkolić, być dobry w tym programie, bo widzę, jakie on daje możliwości. Docelowo na pewno wersję Studio rozszerzymy. Nie wiem jeszcze, czy ten Speed Editor jest wart inwestycji, to narzędzie, ta klawiatura, ale na pewno Studio wszyscy sobie chwalą. Zastanawiam się jeszcze nad nabyciem kamery takiej jak na przykład Blackmagic Pocket, nie wiem, czy kamera 4K czy 6K docelowo, ale to już by też dało dużo większe możliwości pod kątem filmowania, też oczywiście większymi jednostkami, bo mam tutaj u siebie 6-calowy, to jest może troszkę mały, ale mam też CineRiftera 1 QAV Pro
i z tym można by jeszcze poszaleć. Trochę na pewno poświęcę czasu na DJI w następnych dniach. Robiłem bardzo fajną sesję jeszcze Maviciem 3, taką poranną sesję przy wschodzie słońca. To akurat był test możliwości tego Mavica 3 i zoomu pod światło, jak on ostrzy, jaką ma wartość dynamiczną, jaki ma zakres dynamiczny. Jestem bardzo zadowolony z tych ujęć. Zrobiłem przynajmniej kilka dobrych zdjęć i animacji i to też wyszło całkiem, całkiem w porządku. To są bardzo małe takie tematy, ale warto o tym wspomnieć, bo Mavic 3 właśnie dzięki temu, że ma zoom, to jego wartość jest niesamowita, niebagatelna, dlatego że te ujęcia wyglądają zupełnie inaczej niż w przypadku klasycznych ujęć z drona z DJI, gdzie mamy bardzo szeroki kąt. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia, cześć!